Tadeusz Różewicz, domowe ćwiczenia na temat aniołów. Anioły strącone są podobne do płatków sadzy, do liczydeł, do gołąbków nadziewanych czarnym ryżem. Są też podobne do gradu pomalowanego na czerwono, do niebieskiego ognia z żółtym językiem. Anioły strącone są podobne do mrówek, do księżyców, które wciskają się za zielone paznokcie umarłych. Anioły w raju są podobne do wewnętrznej strony uda niedojrzałej dziewczynki. Są jak gwiazdy, świecą w miejscach wstydliwych. Są czyste jak trójkąty i koła, mają w środku ciszę. Strącone anioły są jak otwarte okna kostnicy. Jak krowie oczy, jak ptasie szkielety, jak spadające samoloty. Jak muchy na płucach padłych żołnierzy, jak struny jesiennego deszczu, co łączą usta z odlotem ptaków. Milion aniołów wędruje po dłoniach kobiety. Są pozbawione pępka, piszą na maszynach do szycia długie poematy w formie białego żagla. Ich chciała można szczepić na pniu oliwki. Śpią na suficie. Spadają kropla po kropli.